Hej, witajcie w drugim odcinku, takim oficjalnym już, z życia prawnika Damian Biedak, tak. Tak się będzie nazywała ta seria. Będzie głównie się kręciła wokół Damiana, mimo że dołączył do nas też Błażej. Ale Błażej jest taką postacią drugoplanową, że tak powiem, nie będziemy się na nim skupiać aż tak bardzo. Damian jest najstarszy, on był pierwszy i to na nim chcę się skupić, bo tak już wcześniej sobie postanowiłam. No a że Błażej też już dorósł, więc... proszę bardzo, Błażej nam będzie sprzątał. Tak jest. Błażej jeszcze sobie nie wybrał właśnie tego kierunku, dlatego zaraz się tym zajmiemy. A w ogóle jak to się robi? Chyba przez telefon? O, idziesz tu, czekaj, chodź tu. Wakacje, nieruchomości, zatem uczelnia. Nie możesz tego zrobić przez telefon. Czyli musisz to zrobić przez komputer, ale my tu nie mamy komputera, więc... Tutaj jest tylko. Dobra. Dobra, wybierzemy mu kierunek studiów, jakiś artystyczny. Tutaj wszyscy śpią? Chyba? Nie. Angelika się obudziła. Dawno nimi nie grałam. W ogóle nie pamiętam, co tu się dzieje. Zaraz będzie koniec pierwszego półrocza semestru. O, ona ma taką niską ocenę? Chodź tutaj. Skorzystaj z toalety. I co ty potrzebujesz? Technikę i charyzmę. Nie macie lustra? Aha. Ty chciałeś coś artystycznego, to będzie to. Mój wydział sztuka. Sztuka, studia nad formami wizualnymi, czyli... No, bo on dużo malował. Artysta, tak. Gotowanie, charyzma, technika i kreatywność. To chyba kreatywność będzie musiał... Znaczy technika będzie musiał sobie podbudować. No, bo kompletnie jej nie zna się. Ale ja chciałabym, żeby najpierw... kupił sobie jakieś ubranie. Zdecydowanie jakieś nowe ubranie. Po prostu mnie przeraża, w co oni się ubierają. Jak wyskakują. Jak zmieniają grupę wiekową. Angelika znowu poszła tańczyć. A ja chciałam, żeby ona się uczyła charyzmy. Na którą masz? Na 10. No to... Nie, samieć. No, sporo ci brakuje. Moja droga. O, na aktorstwo, a Liliana biologię. Tak, musiałam sobie przypomnieć. Zobaczcie, jaką Liliana ma wysoko tę ocenę, a Angelika? Jest różnica, jest. A Damian? Też ma na maksa. To co ta Angelika tak się obijała? Niedobrze. Mamy tu jakieś... Są butyki. 14... Ty masz egzamin zaraz! Ty weź... Kobieto! Jak mogę ci kazać się uczyć? Czekaj... Ucz się... Nie... Uczelnia, ucz się! Nie, ty masz od nowa semestr, dobrze. Wstawajcie, czemu wy śpicie? Jak masz wykłady? A ty? Na 14 masz. To jeszcze dużo czasu. Zdążysz jeszcze się pouczyć. Dobra, jedziemy z Błażejem na zakupy teraz. Także odezwę się już. Wróciliśmy już, moi drodzy. Zrobiłam zakupki sama, żeby tutaj nie zanudzać moim wybieraniem. Kupiłam też Angelice nowy strój. Chciałabym, żeby sobie zaprojektowała pranie codzienne. I Damianowi również kupiłam, ale to on musi wrócić najpierw z wykładów. Poszedł głodny, ale cóż... Stara się. Więc sobie zaprojektujesz. Rozmawiaj. A no właśnie. Błażej od razu tam na chwilę go zostawiłam, a on już tutaj wyrwał jakąś Salomę. Uhahaną. Uhaha. Salomela. Uhaha. Uhaha. Bardzo, bardzo ciekawe nazwisko. Weź sobie zjedz i pokaż mi tutaj. Tak. I możesz uczyć się techniki. A kochana, jak tobie tutaj? Wyrasta ci to? Zmieniłam też fryzurkę na taki kucyki, a jej siostrze na taki koczek. Czy ty zamierzasz przespać dzisiaj cały dzień? Ja rozumiem, że studia i te sprawy, ale...
Trzeba się też ogarnąć troszeczkę. Co ty tu masz? Wszystko dobrze. Wykonaj zadaną pracę i iść na wykłady. To ty jeszcze nie odrobiłaś lekcji? Nie odrobiłaś. To nie wzięłam te egzaminy, czy nie? Nie 12 godzin, jutro dopiero. No... No to zdążysz jeszcze podnieść sobie to wszystko. No idź, idź, Angelika. Ty... Aha, nie, już myślałam. Boże, ma dopiero na 14, tak? Tak. To zdążysz wbić ten jeden punkcik i super. A właśnie, nie pokazałam jak on wygląda. Kupiłam mu taki... taką bluzkę. Czy to koszulę, sama nie wiem. I spodnie. Wyprostuj się, chłopie. Tak. Jak widać, Boże, nadal jest taki przystojniacha. Zwężniał nam. Dobra, niech idzie. Niech idzie się uczyć. My zostaniemy tutaj z Lilianą. Czy ty poszłaś na te wykłady? Tak. Z kim ty rozmawiasz? Rozmawiacie tak? Aha. Spoko. Boże, ty świnio. Idziemy do Bożeja. Idziemy do Bożeja, bo tam prosi je. O, tak. To jest fascynująca lektura na pewno dla ciebie. W końcu coś innego niż malowanie. O, wrócił. Aha, ty nie możesz. Nie ma gdzieś innej komody? Moment. Ha, bo już się pogubiłam, dobra. Nie ma innej komody gdzieś? Coś? Bo ten akademik taki ubogi, tutaj masz. Idź. A potem sobie zjesz. I tam uczelnia wykonać nową pracę, żeby nie było, nie? Żeby ci nie spadła ocena, bo jutro egzamin. Tak, a Damianowi kupiłam taki sweter. Z guziczkami, bo mamy zimę, tylko coś śnieg nie sypie nam. Smutno, smutno. Zrobiłam im też zimę tak jak u biedaków. Żeby było tak samo. Aha, już sobie weź ten punkcik, to zostaw. Nie będziemy cię tak męczyć, to twój pierwszy dzień, kochanieńki. Możesz iść porozmawiać ze swoim zapomnianym bratem. Chodź tu usiądź, może sobie z nim pogadasz sam z siebie. Gdzie jest Angelika? A czy Liliana? Boże, to musi mieć. Uuu, jaką ty masz kochana zabawę! Chodź tu. Na szachy. Chyba, że nie jesteś w nastroju, żeby to robić. Jesteś. I co, nie pogadacie? Z Damianem? Aha, bo on odrabia lekcję, dobra. No to cóż. Odbierz. Patrz, pewnie mama dzwoni, jest stęskniona już. A nie, patrzcie, Cyryl! No, oni mają dobre relacje ze sobą. No, 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 poznałem nową dziewczynę. Byłem na zakupach i właśnie poznałem. Wiesz, jak się masz śmieszne nazwisko? Uhaha! Co, mamy siostrę? Przecież wiem o tym. No bo on jeszcze był jak się urodziła, więc... Nie. Tak, był. Był, bo mi się pomyliło. Co tam jeszcze ciekawego? Jajecznica? Koktajl jakiś tutaj z bitą śmietaną, nom nom. No 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 no. Czego ten gościu chce od nas? Nikt nie otwiera. Dobra, koniec podgaduszek, wykłady, kochanieńki. Ty już wróciłaś? Super. Miałaś zaprojektować sobie strój. A to jest chyba pokój Angeliki. Nie żeby ktoś tutaj siedział, nie? Ktoś korzysta z twojego kompa. Dobra, nie będziemy tacy. Nie będę blokowała. Co ty chciałeś? A, napisz pracę z tym semestrem. No, kochana, wypadałoby. Koniec semestru zaraz. Musisz ją tam wyprosić. A jej kupiłam taki kolorowy wdzianko. Damianie, ty masz super wszystko.
Co ty byś chciał? Dostać no na pewno dostaniesz stypendium ciekańskie. O Jezus Maria, musisz oglądać ten tryb, wyłącz to! Natychmiast! Jaka masakra. Pokaż mi, co ty musisz robić. Grać w szachy chcesz. No to proszę, przyłącz się do Lilki. Lilka ma się na 17. Możecie sobie razem pograć. I zacieśniać więzy. A ty, kochanieńka, nie. Czyli to pokój, to jest twój pokój. Wyproś ją stąd. Wyproś ją stąd i usiądź sobie do kompa. Musisz napisać tą pracę. Co jest, nie możesz tam wejść, czy jak? No podejdź tu. Odejdziesz od tego komputera? Halo! Mery ściemniacz! No. Wcale nie chcę z tobą gadać. Ha. No. Chyba się spóźniłaś gdzieś. Czernia... Gdzie do łóżka? Halo! O, Jesus Christ. Co ja z nim mam? Aha, przybiegła tu nam tańczyć. Weź, laska! Ogarnij się. Oni się nie lubią. Raczej pod względem romantycznym oczywiście tylko. Ale patrzcie tutaj powoli, ich relacje się poprawiają. Może Angelika wzięła sobie do serca ostatnią kłótnię z Błażejem, Boże, z Damianem. Teraz będę ich mylić ciągle oczywiście. Balbina więcej synów mieć nie mogła. W każdym razie może coś do niej dotrze i przestaną się kłócić. Mogłabyś wziąć, kochana, prysznic przed wyjściem. Myślę, że to dobry pomysł. A Damian sobie tutaj sam poradzi. Ale patrz, kochany, ile ty masz tu jeszcze do rozwinięcia? Charyzmy na przykład. Więc ja ci proponuję zostawić te szachy. Skorzystać z kibelka. I sobie poćwiczyć troszkę przemowy. Tobie jak idzie? Piszesz sobie w piżamce. Wow. Uczelnia, komisja, egzamin przymierzy, Liliana ma egzamin końcowy za 5 godzin, nie spóźnij się. Za 5 godzin, wszyscy... Jakim inwestycjom, że tak cię spytam? Ktoś tu coś inwestował, bo ja sobie nie przypominam. Kochany, jak też ty... Jak oni się tu drą, matko jedyna, jaki harmider. Ty jesteś Błażej, tak? No będę ich teraz myć, bo obydwaj blondyni. Ty tutaj nie tańczuj, tylko odrób lekcję. Boże, nigdy nie mogę znaleźć tego. Nie masz tego? Jest. Odrabiaj lekcję. Jak tam Lilka, poszłaś na studia czy na wykłady? Jeszcze nie? Ty dzisiaj nie miałeś wykładów? Okej. Okay. Dobra, muszę sprawdzić ich. Tylko ty, kurczę, masz najniższą ocenę. Staraj się, kochaninka. Za 4 godziny i będziesz niewyspana! Dobra, skończ chociaż tą pracę. Potem weź sobie prysznic. Najedz się porządnie. Chociaż te potrzeby, a potem zobaczymy, czy w ogóle zdążysz. Dziś golas nam tu biegł. Damian ma dobrze wszystko i Lilka też, także o nich się nie martwię, oni na pewno dostaną dobre oceny. Przepraszam bardzo, tutaj tak biega nago. No a jak oni pójdą sobie na te egzaminy? To może Błażej? Jak ty dawasz te lekcje? Byś tak patrzył w ten zeszyt. Skończyłeś? Super. Widzicie to, co ja? Piorunek z Andrzejką? Naprawdę? A Damian ma z własną matką. Spoko, bardzo spoko. Nie skomentuję tego. Nie skomentuję.
Już długo nagrywam dosyć, więc będzie trzeba kończyć ten odcinek, ale myślę, że poczekamy jeszcze, aż wrócą właśnie, albo nie. Bo chciałam wyjść z Bożejem. Chciałam wyjść z Bożejem. No to trudno. Skończymy ten odcineczek teraz. I w kolejnym dowiemy się, jak poszły im egzaminy. I Błażej pójdzie na randkę z kim? Jak ona tu miała? Z Salomeą. Uhaha. Tak, to z nią pójdzie na randkę. Także na dzisiaj to będzie tyle. Za wiele się nie działo, bo wiecie, takie studenckie, nudne życie na razie, bo się uczą na egzaminy i tak dalej. Więc musimy niestety to przecierpieć. Dopiero skończyło się półrocze pierwsze, także jeszcze przed nami sporo. No dobra, tymczasem ja kończę ten odcinek i słyszymy się w kolejnym. Pa, pa!